To nie jest William Afton. I tak, wiem, co sobie teraz myślicie. Co ten idiota gada za głupoty? Czy społeczność oszalała? I cóż, bardzo możliwe. Jednak jest to ogromna teoria, więc oglądaj do końca, aby dowiedzieć się, o co chodzi. Więc, o co w tym wszystkim chodzi i jak to wpływa na przyszłość FNAF-a? Więc, najnowsza seria książek The Tales from the Pizzaplex dostarcza nam wiele informacji powiązanych z timeline'em gry i ich lore. Te książki, w przeciwieństwie do Fazbear Frights, okazały się być w tym samym uniwersum co gry oraz pomagają rozwiązać różne zagadki z Security Breach i nadal będą to robić ze względu na to, iż kolejne książki z tej serii są w drodze. Jednym z największych problemów Security Breach jest powrót Williama Aftona jako Burntrap. Większość fandomu nie była zachwycona tą informacją, ponieważ część fanów chce świeżości, lecz inna część chce dalej Aftona. Widzieliśmy, jak William Afton został spalony ze wszystkimi innymi duchami przez Henry'ego w Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, co zakończyło starą, prowadzoną przez samego Scotta fabułę Five Nights at Freddy's. To zakończenie pozwoliło Steelwool wziąć całą franczyzę FNAF-a i poprowadzić ją w całkiem nowym kierunku, w zupełnie nowy rozdział z nowymi, oryginalnymi oraz również starymi, powracającymi postaciami, których nie było w labiryncie bez ucieczki, jak nazwał to Henry. Jednak według tego, co obecnie wiemy, nie skorzystali z tej okazji. Oczywiście dodali swoje oryginalne postacie, takie jak Vanny, Daker Attendant czy też Staff Boty, ale głównie w grze znajdują się te same postacie oraz oczywiście, jakby inaczej, ten sam złoczyńca, z którym obecnie walczymy od lat, a mówiąc dokładniej 8 lat, co sprawiło, że obie te gry, czyli Help Wanted oraz Security Breach, wydawały się być trochę powtarzalne? Chociaż ostatnio odkrywamy, że niekoniecznie to jest powodem i że to jednak nie William Afton powrócił, a jest to całkiem nowy złoczyńca. Komuś udało się wcześniej dostać w swoje ręce szósty tom Tales from the Pizzaplex, zatytułowany Nexi. Trzecia historia jest tutaj najważniejsza, nazwana Mimic, czyli na nasz imitacja. Oryginał jak zwykle brzmi lepiej. Więc co takiego dzieje się w tym opowiadaniu, że jest to ważne? Cóż, zmienia ona kompletnie wszystko, co obecnie wiemy. W opowiadaniu Mimic pojawia się postać o imieniu Edwin, a żeby być dokładniejszym, Edwin Murray. Był on wynalazcą w latach 80., który stworzył również Mr. Huxa. Teraz przynajmniej już wiemy, kogo Toy Freddy może obwiniać za swoją mękę w ucelenie. Edwin nie miał czasu, by opiekować się swoim dzieckiem, ze względu na swoją pracę w Fazbear Entertainment, więc stworzył robota, który mógłby opiekować się jego synem. Nazwał go Mimic One i zaprojektował go tak, by mógł naśladować ludzkie zachowania. Mimic oczywiście spisał się dobrze i faktycznie opiekował się jego synem. Mógł go również użyć jako jednego z wykonawców w placówce Fazbear Entertainment i byłby to świetny plan, gdyby nie jedna rzecz. Afton zaprosił 5 dzieci na zaplecze, co skończyło się doskonale nam znanym MCI. I właśnie wtedy ten robot to zobaczył. Potem zaczął robić to samo z innymi dziećmi, choć na szczęście ich nie zabił. Edwin był ogromnie wściekły na robota i zniszczył mu głowę. Chociaż później została ona wymieniona i robot znów był funkcjonalny, ale nadal przechowywany na zapleczu. Jak myślicie, czego nauczył się Mimic? Przemocy i agresywności. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale z mojego punktu widzenia przemoc i agresywność robotów nie jest dobrym połączeniem, a szczególnie w tej serii. Więc oczywiście nauczenie się przez Mimica przemocy było złą rzeczą, choć to wciąż William zabił te dzieci. To, czego nauczył się Mimic, zostanie wykorzystane dekady później. Przechodząc do przyszłości. Fazbear Entertainment znajduje starocie z przeszłości i zaczyna je cyfrowo skanować do swojego nowego projektu, jakim była gra VR, Five Nights at Freddy's Help Wanted. Część wzięta z Mimica została zeskanowana do gry, co poskutkowało tym, że Mimic przybrał nową formę, podobną do Spring Bonniego, pod nazwą Glitchtrap. Glitchtrap zaczyna powodować problemy i próbuje wejść do umysłu niefortunnych ludzi, takich jak Jeremy oraz beta testerka Tape Girl, która zdecydowała się rozerwać Glitchtrapa na 16 różnych kaset oraz ostrzec pozostałych testerów, by nie składali go z powrotem. Vanessa jednak zdecydowała pobawić się w progracza i ukończyć grę na 100%, więc zdecydowała się nieświadomie złożyć Glitchtrapa i spowodować chaos. Od tego momentu narodziła się Vanny. Kilka lat później Edwin rozpoczyna pracę w Mega Pizzaplexie jako jeden z konsultantów w zarządzie Fazbear Entertainment. Jego szef, pan Burroughs,
decyduje się użyć animatronika Tiger Rocka, którego Edwin stworzył dziesiątki lat wcześniej, dając mu dostęp do każdego pomieszczenia w Pizzaplexie i sprawić, by tworzył fałszywe historie, które Fazbear Entertainment mogłoby rozpowszechniać publicznie, prawdopodobnie dla zysku. Jest jednak jeden problem. Tiger Rock zawiera kod Mimika. W taki właśnie sposób Glitchtrap dostał się do budynku Mega Pizzaplexu oraz do animatroników. Jakiś czas później Fazbear Entertainment postanawia użyć spalonej lokacji Freddy Fazbear's Pizza Place, by przekształcić je w muzeum. Wysyłają tam całą ekipę robotniczą, aby pozbyła się wraków, żeby mogli zacząć budować muzeum poświęcone przeszłości firmy. Mimik, który obecnie jest w systemie jako wirus, zamawia bezpośrednio do lokacji przesyłkę ze swoim oryginalnym endoszkieletem oraz kilkoma innymi nieistotnymi robotami. Mimik zostaje wysłany pod Pizzaplex, by pomóc oczyścić spaloną pizzerię z gruzów. Jednak Mimik, który nauczył się przemocy, zabija prawie wszystkich pracowników znajdujących się na dole. Jeden z nich ucieka i każe zapieczętować drzwi na dół. Mimik, znany obecnie jako Burntrap, zostaje uwięziony w podziemiach. Jakiś czas później, kilku nastolatków schodzi pod budynek i większość z nich zostaje zabita, tak jak pracownicy. Układa nam się to w logiczną całość i w końcu wiemy, że Burntrap, a także Glitchtrap, to nie William Afton, tylko Mimik. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator daje nam doskonałe zakończenie, gdzie widzimy, jak dotychczas główny antagonista serii, William Afton, płonie i umiera. Jest to idealne zakończenie dla antagonisty, a teraz przyszła pora na kogoś nowego, świeżego wręcz bym powiedział, bo Springtrap oczywiście był zgniły. I tym nowym antagonistą, z którym przychodzi nam się zmierzyć, jest właśnie Mimik. I on jest nowym antagonistą Five Nights at Freddy's. Jedynym wątkiem, który może nam w tej teorii nie grać, jest Vanny. I cóż, jest ona bardzo dziwną postacią. Wiemy, że Vanny i Vanessa to ta sama osoba, więc finalnie możemy to podpiąć pod to, że w Help Wanted zakończyło się to tym, że Glitchtrap, a raczej Mimik, narobił bałaganu w głowie Vanessy i uczynił ją Vanny. Mało tego, Mimik sam w pewnym momencie zaczął wierzyć, że jest Williamem, więc może to skłoniło Vanessę do podążania za jego śladami. Tak jak mówię, na razie wszystko jest jeszcze niejasne, ale pewnie gdy będą wychodzić coraz to nowsze książki, to będziemy się dowiadywać więcej i być może w nadchodzącym DLC Ruin wszystko nam się rozjaśni. Dzięki wielkie za obejrzenie mojego materiału. Czekam na wasze przemyślenia w komentarzach. Jestem tego najzwyczajniej ciekawy. Przepraszam, że ten film jest znowu krótki, ale chciałem wam tu przedstawić tą teorię i nie ma zbytnio z czego jej ulepić, kiedy jest tak mało książek Tales from the Pizzaplex, ale musicie przyznać, jest to całkiem ciekawy temat i chyba bardzo prawdopodobny. Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, by nie przegapić nowych materiałów na kanale. Ja już będę leciał, więc do zobaczenia w innych materiałach. Cześć!